Witam bardzo serdecznie na spotkaniu prasowym, podczas którego zaprezentujemy program czwartej edycji Grechuta Festiwal Świnoujście 2018. Gospodarzami tego spotkania są tak naprawdę Paweł Sójka, zastępca prezydenta miasta Świnoujście, Ryszard Kowalski, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu i jednocześnie dyrektor festiwalu. Jest z nami także Andrzej Pawełczyk, kurator Miejskiej Galerii Sztuki Współczesnej MS44. Ja nazywam się niezmiennie Daniel Źródlewski i mam przyjemność piastować funkcję rzecznika prasowego tego przedsięwzięcia. I teraz tak, to dzisiejsze spotkanie to pierwsze z dwóch. Bezpośrednio przed festiwalem zaprosimy Państwa jeszcze na briefing prasowy z gośćmi, z naszymi przyjaciółmi z Fundacji Korowód imienia Marka Grechuty w Krakowie. Wtedy przypomnimy jeszcze raz ideę festiwalu i z przytupem rozpoczniemy te tygodniowe przedsięwzięcie. Ja nazywam ten festiwal mądrą imprezą, czy mądrym festiwalem. Wiele osób pyta, czy możemy tu usłyszeć tylko i wyłącznie utwory Marka Grechuty. Oczywiście, że nie. Ten festiwal jest swoistym znakiem pamięci tego artysty, interdyscyplinarnym festiwalem sztuk i on się tak naprawdę odbywa w oparach twórczości, atmosfery, charakteru sztuki Marka Grechuty. Stąd właśnie to pojęcie mądry festiwal. Statystyki. To lubimy najbardziej. 6 dni, 25 wydarzeń artystycznych, w tym 12 koncertów. Takie, może nie do końca precyzyjne, ale pobieżne wyliczenie mówi o tym, że to jest ponad 50 godzin artystycznych doznań. Próbowałem policzyć wszystkich artystów, to liczba 150. Ale chyba jest tego troszeczkę więcej, gdyż mamy kilka koncertów, w których biorą udział orkiestry kameralne, więc to jest niedoszacowana liczba, ale możemy operować, że Grechuta Festiwal to pomiędzy 150 a 200 artystów. Informacja praktyczna i bardzo ważna, 20 z wydarzeń programu festiwalu to wydarzenia darmowe, na które nie obowiązują bilety. Te kilka wydarzeń, na które obowiązują bilety, w cenie 30 zł i by zobaczyć wszystko, co proponuje program festiwalu, trzeba wydać jedyne 150 zł. Myślę, że to jest jeden z najtańszych festiwali w Polsce, jeżeli nie najtańszy. Myślę, że zachęca to z pewnością do wzięcia udziału, a przygotowaliśmy kilkanaście tysięcy miejsc. Myśmy w tamtym roku z panem dyrektorem próbowali obliczyć, ile osób ogląda ten festiwal, bo jeśli pomyślimy, że sam amfiteatr imienia Marka Grechuty to 2,5-2700 miejsc, muszla, te wydarzenia, które są w sali Domu Kultury i te, które są na mieście, to jest naprawdę kilkanaście tysięcy tak zwanych osobomiejsc. No i mała pauza, bo teraz sedno. Część nazwisk już Państwo poznali, a teraz poznamy komplet. Ogólnopolski konkurs interpretacji Grechuta Festiwal Świnoujście 2018. Po kilku latach przerwy powraca bardzo prestiżowy, uznany festiwal, w którym młodzi soliści mogą zmierzyć się z trudną, ale bardzo pociągającą chyba dla każdego twórcy muzyką. Ten festiwal od 2008 roku odbywał się w Krakowie. Kilka lat przerwy, wraca do Świnoujścia. Organizatorem konkursu jest Miasto Świnoujście i Dom Kultury w Świnoujściu. Do 10 lipca można zgłaszać się jeszcze. Wiem po wczorajszej rozmowie telefonicznej, że zgłaszają się artyści z całego kraju. Możemy się spodziewać bardzo ciekawego zestawu i bardzo ciekawych nazwisk. Zmagania tych młodych wokalistów oceniać będzie jury w składzie Danuta Grechuta, Teresa Drozda, Marta Honzatko, Paweł Sztompkę, Paweł Piątek i Jakub Baran. Proszę spojrzeć na kwotę. Pierwsza nagroda to 6 tysięcy złotych, druga 5, trzecia odpowiednio mniej 4 tysiące złotych. Dodatkową nagrodą, zaszczytem i obowiązkiem jednocześnie będzie udział w markowej gali, czyli w koncercie finałowym konkursu o w szczegółach za kilka chwil. Nie zapominamy o najmłodszych odbiorcach. Jak co roku przewidzieliśmy wydarzenia właśnie dla dzieciaków.
Mądry festiwal, no to i mądre wydarzenie dla najmłodszych. Literatura. Wiersze na wyspach, czyli kraina poezji dla małych i dużych. Codziennie przez cały czas trwania festiwalu w południe będziemy się spotykać z dzieciakami w muszli koncertowej przy promenadzie i będziemy czytać piękną literaturę. Proszę zobaczyć na nazwiska. Mateusz Damięcki, Zofia Zborowska, Maciej Damięcki, Edyta Jungowska, Krzysztof Tyniec. Top topów, a animację prowadzić będzie bardzo uznana, bardzo sympatyczna animatorka Ania Musialik. Po raz kolejny do Świnoujścia przyjedzie zaprzyjaźniona z festiwalem Teresa Drozda, dziennikarka muzyczna radiowa, autorka prowadząca portal Strefa Piosenki. I będzie kontynuować swoje gawędy. Poeci piosenki Jonasz Kofta, czyli znów w oparach tej poetyckiej atmosfery twórczości Marka Grechuty. I polskie ślady w czeskiej piosence. Okazało się, że Teresa Drozda bardzo intensywnie zajmuje się właśnie nie tylko polską muzyką, ale i czeską. Jedno z tych spotkań poświęcone właśnie będzie tym polskim śladom. Arcyciekawe spotkanie. Teresa poprowadzi także spotkania z artystami. Nie może zabraknąć sztuki filmowej. Projekt Kino na Leżakach. Wieczorami muszla koncertowa zamieni się w plenerowe kino. Zobaczymy trzy filmy, trzy obrazy. Ostatnia rodzina Jana P. Matuszyńskiego, opowieść o rodzinie Beksińskich. Ostatni film mistrza Andrzeja Wajdy, Powidoki. I obraz Janusza Majewskiego, Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy. Trzy obrazy na Leżakach w muszli koncertowej. Sztuki wizualne. Zaprosimy Państwa do Galerii Art na projekt niezwykły. De Profundis Beksiński VR. To jest tak zwana rzeczywistość rozszerzona, czy rzeczywistość wirtualna. Tutaj mały, prywatny wtręt, a właściwie służbowy, nie dalej jak pół roku temu, ten projekt gościł w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Proszę mi wierzyć, że serce rosło, widząc codziennie od 10 rano, nawet od 9.30 kolejki przed muzeum. Kilkanaście tysięcy osób obejrzało te prezentacje. 8-minutowe projekcje, rzecz fascynująca, wciągająca. Naprawdę każdemu polecam tę wyjątkową podróż. Można wejść w te fantastyczne obrazy Zdzisława Beksińskiego, niemal je dotknąć, poczuć, obejrzeć do tyłu nawet. Fantastyczna prezentacja, ale towarzyszyć jej będzie wystawa obrazów nurtu fantastycznego z kolekcji właśnie Muzeum Narodowego w Szczecinie, w którym, jak doskonale wiecie, też mam przyjemność pracować. Przyjedzie także oryginalny jeden obraz Zdzisława Beksińskiego, będący w naszej kolekcji. Zerkam do Andrzeja, czy to prawda? Prawda. Także będzie można Beksińskiego zobaczyć wirtualnie, ale i fizycznie stanąć oko w obraz z Beksińskim. Druga z wystaw to Ciało sztuki Jacka Sroki, którego już Państwo poznali podczas Grechuta Festival. Wyjątkowy artysta z Krakowa w nowym projekcie, w wystawie, której kuratoruje Andrzej Pawełczyk. I myślę, że zaraz, Andrzeju, dopowiesz więcej, bym... Nie śmiem. Idziemy dalej. Mała przerwa, bo przechodzimy do sedna Grechuta Festival, czyli do muzyki. Jackpot. Niezwykły duet szczecińskich artystów. Kasia Buja, obdarzona tak wyjątkowym głosem, że jak tylko i wyłącznie zaczyna śpiewać, to wszyscy mają ciarki albo łzy w oczach do wyboru. I Maciej Kazuba, wirtuoz gitary. Ale Jackpot pojawi się w dwóch konfiguracjach. Oni są duetem, ale występują z kwintetem, czyli z rozszerzonym instrumentarium, Ocalić od zapomnienia. Usłyszymy tam utwory wyjątkowych artystów legendy polskiej sceny muzycznej. Mam też przyobiecane, że pojawią się utwory Marka Grechuty. A drugi skład to Jackpot i Floating Orchestra, czyli pełnowymiarowa orkiestra Już nie zapomnisz mnie, utwory dwudziestolecia międzywojennego i trochę Big Beatu podobno ma też się znaleźć w tym koncercie. Oba koncerty otwarte w muszli koncertowej przy promenadzie. No i przebój od razu na dzień dobry, ale musicale. Teatr Muzyczny Roma w Warszawie, z Warszawy, przywiezie
mega olbrzymie widowisko, w którym znajdują się fragmenty ich najbardziej popularnych, najbardziej przebojowych musicali. Także zobaczymy, zerknę do ściągi, proszę mi wybaczyć. Zobaczymy fragmenty i utwory z takich musicali jak Crazy for You, Miss Saigon, Mamma Mia, Deszczowa Piosenka, Taniec Wampirów, Grease, Akademia Pana Kleksa, Chicago, Jesus Christ Superstar czy Notre Dame de Paris. Kilkugodzinne widowisko pełne tańca, muzyki, świateł i efektów specjalnych. I specjalnie na festiwal przywiozą piosenkę Marka Grechuty. Właśnie, dziękuję dyrektorowi, bo myślę, że powtórzę do mikrofonu, by widzowie też usłyszeli, że pojawi się rzecz wyjątkowa, niespodzianka, o której wiemy tylko my i państwo, którzy to słyszą. Jeden z utworów z musicalu Szalona Lokomotywa, który współtworzył Marek Grechuta. I właśnie, to jest też powód, dlaczego musical się pojawia w programie festiwalu. Marek Grechuta, prekursor polskiego musicalu. Już zdradziłem przed chwilą, gwiazda, gość specjalny tegorocznej edycji. To, co w polskim nurcie poetyckim, czy tej mądrej sztuce jest wyjątkowe, no to właśnie postać Magdy Umar. Wciąż się na coś czeka. Wyjątkowy koncert w amfiteatrze imienia Marka Grechuty. Cytat z Magdy Umar. Pozwólcie, że go przytoczę, bo on naprawdę jest, wiele mówi. Magda Umar mówi tak. Od kiedy dowiedziałam się, że moich płyt słucha nierozumiejący słowa po polsku profesor z Nowej Zelandii, zupełnie poważnie traktuje moje nucenie. Pan profesor słyszy tam także uśmiech, a to przecież międzynarodowy środek wyrazu. Uśmiecham się do państwa po polsku i we wszystkich językach świata. Myślę, że to wiele mówi o twórczości Magdy Umar, zresztą chyba nie trzeba jej przedstawiać. Był koncert Magdy Umar, a teraz więcej niż koncert, byle nie o miłości. Proszę zobaczyć na kolejne nazwiska. Nula Stankiewicz, wokal. No i wirtuozi polskiego jazzu. Janusz Strobel, Paweł Pańta, Cezary Konrad, Mariusz Fazi Mielczarek. A w repertuarze utwory kolejnej ważnej postaci dla polskiej muzyki, też bliskiej tej poetyce Marka Grechuty, utwory Agnieszki Osieckiej. No i kolejni wyjątkowi artyści. Taka trójka, że hej. Jaromir Nohawica, było coś o tej czeskiej muzyce, ale znany doskonale każdemu fanowi i miłośnikowi muzyki w Polsce. Towarzyszyć mu będzie Andrzej Sikorowski i Artur Andrus, Gdyby piosenek słuchał świat. Wyjątkowy koncert, który swoją premierę miał całkiem niedawno na festiwalu czeskim w Kudowie, tutaj powtarzamy i pewnie w zupełnie innej formie, znając życie, ale panowie odwiedzą Świnoujście i pokażą, co potrafią. Nie dokazuj miły, nie dokazuj, czyli historie miłosne Honzatko. Marta Honzatka znana już z Grechuta Festival, laureatka konkursu Interpretacje, bywała w Świnoujściu. I pojawi się ze swoim nowym programem, oczywiście z utworami Marka Grechuty, żeby nie było. Także. Wspomniałem wcześniej o koncercie, właśnie Markowa Gala. To jedno z dwóch wydarzeń wokół konkursu Interpretacje. Jednego z festiwalowych dni w sali teatralnej Domu Kultury odbywać się będą otwarte dla publiczności przesłuchania, a ci najlepsi wystąpią podczas tej wyjątkowej gali. W pierwszej części laureaci, a w drugiej części gość specjalny, Ania Dąbrowska, która zaśpiewa utwory ze swojej nowej płyty The Best Of. Też myślę, że można tutaj wspomnieć o tych prowenencjach. Marek Grechuta przecież debiutował na Famie w Świnoujściu, przeszedł niezwykłą drogę do swojej kariery. Ania Dąbrowska też przecież zaczynała w telewizyjnym talent show, będąc dziś diwą polskiej piosenki i artystką nietuzinkową, wszechstronną i wyjątkową. Legenda polskiej muzyki,
Uśmiecham się bardzo na ten koncert, bo chyba lubię drobina spokoju i poezji. No mistrzowie nurtu poetyckiego, Stare Dobre Małżeństwo i oczywiście Krzysztof Myszkowski. Darmowy koncert w sali Miejskiego Domu Kultury. I koncert finałowy ostatniego dnia festiwalu, jak zawsze. Cała jesteś w Skowronkach i inne przeboje Leszka Aleksandra Moczulskiego. Wielkie widowicho. Trochę Państwa przytrzymam, zanim przesunę kolejny slajd, gdzie się pojawią te nazwiska. Pierwsze to nawet nie nazwisko. No ale któż nie zna Skaldów? Wystąpią w wyjątkowym składzie z Towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej i Zespołem Wokalnym. Dalej trzymam, ale dobrze, niech będzie. Dorota Miśkiewicz, jeden z piękniejszych głosów polskiego jazzu. Edyta Jungowska, aktorka uwielbiana, niezwykle zdolna i utalentowana także wokalnie. Marta Honzatko, Stanisław Węglosz, legenda. Krzysztof Tyniec, fantastyczny aktor. Maciej Lipina. I idziemy dalej, bo to wcale nie koniec. Myślę, że nazwa tego pierwszego zespołu Państwa bardzo zaskoczy, bo nikt nie myślał, że jeszcze się kiedyś reaktywują. Reaktywują się specjalnie. Specjalnie reaktywują się dla Świnoujścia, specjalnie dla Grechuta Festival. Legendarny, a wręcz już chyba nawet mityczny zespół Jumble. Niestety nie w pełnym składzie, gdyż jeden z muzyków niedawno odszedł, ale pojawią się w Świnoujściu i pojawią się na scenie. Nowy zespół, młody zespół, Chłopcy Kontrabasia z elektryzującą Basią Derlak. No i oczywiście nie może zabraknąć Anawy, którzy także na co dzień przecież nie koncertują. Skrzykują się, by zjechać do Świnoujścia, by swoją obecnością, swoją muzyką wspominać Marka i dopełniać artystyczny wymiar tego festiwalu. Poproszę pana prezydenta najpierw o zabranie głosu, a pytania ewentualne od Państwa oczywiście pozostawimy sobie na koniec. Panie prezydencie. Dziękuję bardzo, witam Państwa serdecznie. Chciałem tylko powiedzieć, że tak naprawdę w chwili, kiedy festiwal, czyli trzecia edycja, zakończył się w ubiegłym roku w sierpniu, już pracowaliśmy wspólnie nad tym, co będzie przedstawione w tegorocznym wydaniu, w tej czwartej edycji. Odbyły się spotkania takie i na miejscu jeszcze podczas festiwalu Grechuty w Krakowie, ale też spotkaliśmy się z Fundacją Korowód i z panią Danutą Grechutą w Warszawie już w tym roku, żeby dograć te sprawy. Bardzo aktywny jest siedzący po mojej prawej stronie pan dyrektor Ryszard Kowalski, który jest dyrektorem tego festiwalu. Staramy się co roku ten festiwal przenieść na inny poziom, coraz wyżej, ale tym wspólnym mianownikiem jest zawsze twórczość Marka Grechuty w różnych konfiguracjach, bo Marek Grechuta, wszyscy o tym wiedzą, był tak naprawdę wszechstronnym, utalentowanym człowiekiem. I to, co przygotowane jest, myślę, że zadowoli gusty najwybredniejszych fanów Marka Grechuty. Ja myślę, że to, że w tej chwili sygnały, które mamy z Polski, kiedy odbieramy telefony, przede wszystkim też pan dyrektor Kowalski, ludzie z Polski dostosowują sobie plan urlopów do tego festiwalu, który jest w Świnoujściu. I myślę, że to jest dobry, markowy festiwal, który ma szansę przyciągnąć ludzi, którzy oczekują troszeczkę tej wyższej kultury i też troszeczkę chcą zatopić się we wspomnieniach ze swojej młodości, bo przecież każdy z nas gdzieś tam otarł się o Marka Grechutę, jego twórczość, na pewno nucił sobie pod nosem niektóre jego utwory. Ja szczególnie polecam Państwu też, bo miałem już okazję obejrzeć koncert pani Honzatko, Nie dokazuj miły, nie dokazuj. Naprawdę pani Honzatko wciąga widownię w to, co się dzieje na scenie. Jest bardzo taka aktywna, ekspresyjna i myślę, że to będzie to, co Państwa zaskoczy. Żeby nie przedłużać, bardzo bym chciał, żeby pan dyrektor Kowalski powiedział kilka słów tych technicznych też o festiwalu Grechuta. Dzień dobry Państwu. Czwarta edycja. Mogę powiedzieć po trzech edycjach. Festiwal w Świnoujściu, Grechuta Festival, uznawany jest i przez środowisko artystyczne, ale też i przez środowisko krytyki, za jeden z najlepszych musicali, chcę mówić o musicalu, najlepszych festiwali w Polsce. Zaskakujemy Państwa różnorodnością za każdym razem i to jest podkreślane.
niemalże eksperymentujemy, jak wyraziła się znana dziennikarka, zresztą wspominana tutaj Teresa Drozda, że to są eksperymenty na żywym organizmie i to są naprawdę bardzo dobre, pozytywne eksperymenty. To, co powiedział pan prezydent, że w tej chwili wyzwania do nas, no nie powiem połowa Polski, ale dosyć dużo ludzi z Polski, którzy planują sobie urlopy pod festiwal, Grechuta Festiwal. Chcę powiedzieć, że też i dosyć łatwo jest w tej chwili konstruować czy układać program festiwalu. Bo tak jak powiedział pan prezydent, po kolejnej edycji mamy zgłoszenia. Artyści sami dzwonią, wydzwaniają i mówią: panie dyrektorze, chcielibyśmy zagrać, zaśpiewać, wystąpić na festiwalu. Także markowy festiwal z jakąś już naprawdę dobrą marką, dobrym prestiżem i nie tylko, powiedziałbym, lokalnym, ponadregionalnym, ogólnopolskim. To sobie pozwolę przytoczyć opinię bardzo znanego dziennikarza radiowego, muzycznego, dyrektora redakcji muzycznej pierwszego jedynki Polskiego Radia, Pawła Sztompkę. Zresztą zasiada również w jury i będzie też prowadził koncerty z Marią Szabłowską. To on powiedział, że w ubiegłym roku ten festiwal w środowisku krytyków muzycznych został uznany za jeden z najlepszych. No to tyle chwalenia się. To może nie jest chwalenie, ale bardziej zachęta. Zachęcamy Państwa bardzo do uczestnictwa w tych wszystkich wydarzeniach. Jest ich naprawdę ogrom. I dobry festiwal polega na tym, żeby widz miał dylemat, żeby musiał decydować się i wybierać. Ale jesteśmy tak ułożeni programowo, że można zdążyć na wszystko. Mega wydarzenia według mnie, dyrektora festiwalu. Proszę Państwa, ale musicale to Broadway w polskim wykonaniu, może nawet lepszy niż Broadway. Zobaczycie Państwo naprawdę Teatr Romę w swoich największych przebojach, ale przeboje, no każdy może zaśpiewać, ale zobaczycie to wykonawstwo, to wielki, przepiękny spektakl. Drugie wydarzenie, które Państwu polecam, to koncert tych trzech bardów, Jaromir Nochawica, Andrzej Sikorowski i Andrus, to naprawdę przepiękny, fantastyczny koncert z pięknym przesłaniem w samym tytule. Gdyby ludzie, żeby świat, tytuł autentyczny tego koncertu to jest tytuł piosenki Andrzeja Sikorskiego, który swoją piosenkę zatytułował Gdyby ludzie chcieli słuchać piosenek. A tu chcemy to przesłanie rozszerzyć na cały świat. Gdyby świat słuchał piosenek, trzy kropki, ja dopowiem, może nie trzeba, byłby lepszy, byłby to lepszy świat. Proszę Państwa, i koncert, który zwieńczy nasz festiwal, Cała jesteś w skowronkach, to koncert poświęcony pamięci wybitnego poety Leszka Aleksandra Moczulskiego, który odszedł w grudniu ubiegłego roku, ale bardzo mocno związany jest z Krakowem, ze środowiskiem krakowskim, z Markiem Grechutą. Zresztą pisał teksty, do których Marek układał muzykę, śpiewał te piosenki Leszka. Zresztą będą one przypomniane też w tym koncercie. No i tu o tym, o czym mówił Daniel, no tu nie trzeba mówić o tych fantastycznych tuzach naszej estrady. Chcieliśmy też tak trochę przemieszać ten koncert, bo jak wiecie, skaldowie, ale też i Basia kontra chłopcy, tak, i Maciej Lipina, to są dzisiaj młodzi artyści, którzy do tej twórczości podchodzą w trochę inny sposób. Właśnie taki młody, nowatorski to interpretacje. I jak mówię o interpretacjach, bardzo się cieszę, że wróciliśmy do formuły konkursu, bo według mnie festiwal bez konkursu nie jest festiwalem. Zasadniczą taką zasadniczym jest konkurs festiwalu. I ten konkurs, wracamy do tego konkursu, no i liczę na to, że tak jak w poprzednich konkursach, które organizowała fundacja na festiwalu w Krakowie, wyłonimy wielu, wielu wspaniałych młodych artystów, którzy śpiewają nowatorsko,
nie uciekając może za bardzo od konwencji markowego śpiewania. Myśmy mieli okazję Państwu prezentować na poprzednich edycjach już tych laureatów. Że przypomnę tylko Jemiołę, który naprawdę robił tutaj furorę. Proszę Państwa, to co powiedziano, no festiwal jest bardzo, że tak powiem, dostępny, bo te ceny biletów są naprawdę, tak naprawdę dla każdego. Współpracujemy, te partnerstwa nasze są bardzo istotne, bo od początku współpracujemy z Fundacją Korowód imienia Marka Grechuty w Krakowie i pani Danuta Grechuta, żona Marka, jest dyrektorem artystycznym festiwalu, więc ta współpraca, to partnerstwo jest naprawdę wszechstronne i bardzo sobie je cenimy. I no, podziękowania dla tych, których Państwo tutaj widzicie na planszy. Bez wsparcia sponsorów, bez mecenatu marszałka województwa zachodniopomorskiego, który dofinansowuje, bez branży hotelowej świnoujskiej, którzy udostępniają artystom gościny, no i bez miasta, bo główny ciężar finansowy tego wydarzenia ponosi miasto. Zapraszam Państwa na wydarzenia festiwalowe. Myślę, że Państwa nie zawiedziemy. Tych nowinek trochę jest, ale bardzo się cieszę też, że udało nam się, zresztą zawsze układając program, myślimy o dzieciach. W tym roku ta propozycja dla dzieci w tej akcji, która zresztą odbywa się już od kilku lat, cała Polska czyta dzieciom. Cieszę się, że możemy poprzez kreacje aktorskie przeczytać piękne bajki dla dzieci i te dzieci będą się świetnie z tymi bajkami, z tą najlepszą literaturą dziecięcą, będą się świetnie bawiły. Kończę wątkiem dziecięcym, bo to naprawdę jest najważniejsze według mnie. I sztuka wizualna. No to sztuki wizualne, tak. Andrzej Pawełczyk, który zajmuje się tą dziedziną od lat, jest też człowiekiem naszym, tak powiem, wśród organizatorów i te sprawy związane ze sztukami wizualnymi zawsze no, polecamy Andrzejowi i on co roku też fajne rzeczy, że tak powiem, proponuje, wymyśla, a potem no, organizuje, pracuje przy tym, jest kuratorem tego wszystkiego. Proszę, Andrzeju. Dziękuję, Ryszardzie. Bałem się, że powiesz, że jestem człowiekiem renesansu. To byłoby... Tak. Dzień dobry Państwu. Sztuki wizualne, bardzo krótko pozwolę sobie. Dla mnie to są najważniejsze wydarzenia festiwalu. Oczywiście dwie wystawy. Pierwsza to jest wystawa Jacka Sroki. To jest przedstawiciel takiego nurtu zwanego nową figuracją w latach 80. Jacek Sroka był wybitną postacią tego nurtu. Lata 80. czas w historii, czas społecznych niepokojów, czas, kiedy świat się zmieniał i wydaje mi się, że ta wystawa malarstwa, którą będziemy pokazywali w czasie trwania festiwalu Jacka Sroki, jest też jakąś odpowiedzią na to, co dzieje się dzisiaj. Świat znowu staje się niespokojny, świat pomimo tego, że lubimy tak piękne festiwale, ma swoje prawa i myślę, że w malarstwie Jacka Sroki będziemy mogli szukać jakiejś odpowiedzi na to, co się dzieje we współczesnym świecie. I oczywiście wystawa bardzo ważna, czyli wystawa związana z twórczością Zdzisława Beksińskiego. Dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego będziemy mieli okazję oglądać prace Zdzisława Beksińskiego prawdziwe, ale też dyrektor Muzeum Narodowego Lech Karowowski dokona wyboru prac z takiego nurtu malarstwa metafizycznego, malarstwa fantastycznego, to jest Mikulski, Waniek i to są prace naprawdę wybitne. Także proszę Państwa, proszę nie sprowadzać tej wystawy poświęconej Zdzisławowi Beksińskiemu wyłącznie do postaci Zdzisława Beksińskiego, bo będzie tam znacznie więcej prac, bardzo ciekawych, takie, które możemy obejrzeć tylko w muzeum. Cenimy sobie współpracę z Muzeum Narodowym i tą wystawę będzie otwierał Lech Karwowski, dyrektor Muzeum Narodowego. Także są to dwa wydarzenia, o których nie możecie Państwo zapomnieć, bardzo ważne, bardzo istotne. Przegapić, tak jak powiedział Paweł Sójka, prezydent.
Ale na te ja jako przedstawiciel sztuk wizualnych szczególnie zwracam uwagę. Także dziękuję Państwu. Dziękuję serdecznie. To czas dla...